Witajcie! Wiem, że bardzo lubicie porównania klawiatur mechanicznych na moim kanale, tak więc dzisiaj mam dla Was bardzo fajne porównanie, ponieważ będziemy mieli klawiaturę Modicom Volcano LAN Party 2 kontra SPC Gear SGK 630. Zobaczycie, w czym te klawiatury są podobne, a także czym się różnią i mam nadzieję, że ten poradnik ułatwi Wam wybór, jeśli rozważaliście zakup którejś z tych klawiatur. Ceny obu modeli znajdziecie w linku w opisie filmu, więc warto sprawdzić, gdzie w tej chwili są one najtaniej, a tymczasem zapraszam Was, bez przedłużania przechodzimy do tego porównania. Zaczynamy! No i dzisiaj kolejne porównanie klawiatur mechanicznych, tym razem jeden z filmów, który powstał po prostu na prośby widzów, na Wasze prośby. Zawsze w miarę możliwości staram się te prośby spełniać, tym razem się udało. I co my tutaj dzisiaj mamy? Będzie klawiatura, która debiutowała już jakiś czas temu, czyli druga wersja klawiatury Modicom Volcano LAN Party o oznaczeniu LAN Party 2 RGB. Bardzo dobra klawiatura mechaniczna, jeśli chodzi o klawiatury typu turniejowego, czyli bez numpada. To zdecydowanie czołówka pod względem jakości do ceny na przełącznikach, uwaga, typu Gateron, czyli przez wielu uważanych za najlepsze przełączniki, lepsze nawet niż Cherry MX. Więc to jest tutaj na pewno ogromny plus tej klawiatury, właśnie posiadanie tychże Gateronów. I w tym przypadku mamy przełączniki typu Brown. A dzisiejsza konkurencja to klawiatura, która premierę miała jakiś czas temu, ale całkiem niedawno. SPC Gear GK 630, następca modelu 530, w wielu miejscach usprawniony, a zachowujący bardzo podobną cenę premierową. Pamiętajcie, porównanie 530 z 630 jest u mnie na kanale, też wrzucę Wam link do opisu filmu albo do komentarza. To jest bardzo ciekawe porównanie, jeśli lubicie klawiatury SPC, to na pewno warto obejrzeć. Natomiast tutaj mamy przełączniki typu Kale, czyli no jakby nie było, patrząc na opinię, dużo lepsze przełączniki niż Outemu, ale jednak nie aż tak epickie jak Cherry MX-y czy Gaterony. Po prostu dobre, zaufane, sprawdzone Kale. Ta klawiatura również posiada diody RGB. Obie klawiaturki mają software, ale zacznijmy sobie po kolei. Jeśli chodzi o wysokość tych klawiatur, no to już widzimy pewną różnicę. Produkt marki SPC ma bardziej uniesiony tył, natomiast produkt od Modicomu ma równą bryłę tej obudowy, przez to na przykład tutaj Escape jest dużo niżej niż tutaj. Tak więc możemy powiedzieć, że w wersji bez podwyższeń klawiatura Modicomu jest po prostu bardziej płaska, bardziej kompaktowa. Natomiast co też się bardzo rzuca w oczy, że klawiatura od SPC bardzo mocno się uzewnętrznia, jeśli chodzi o podświetlenie. Sobie troszeczkę tutaj przygasimy, to właśnie bardzo dobrze to widać. Obie klawiatury mają fajne diody z RGB, natomiast jak widzicie, ta z SPC dużo bardziej rozprzestrzenia to światło także wokół tych przycisków. Tak wygląda w ciemności klawiatura Modicomu, bardzo ładne diody. Dość jasny, soczysty kolor. I ten kolor co prawda widać tutaj przez te nakładki, ale nie rozlewa on się aż tak bardzo jak w przypadku SPC. I mamy też to fajne pokrętełko tutaj do regulacji jaśniej, ciemniej. I druga funkcja to jest regulacja głośności, więc widzicie, mamy w tej chwili maksymalny poziom, maksymalną jasność. Nic więcej po prostu tutaj nie jestem w stanie z tego wycisnąć. No i dokładnie na tych samych ustawieniach kamery zobaczcie sobie produkt od SPC, który jest troszeczkę jaśniejszy, ma też troszeczkę bardziej żywe kolory i to światło bardzo nam się też rozlewa po tej całej klawiaturze. Też ma tutaj wpływ troszeczkę inna konstrukcja obudów od switchy oraz fakt, że są inne wycięcia, zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast jak spojrzymy sobie na te klawiatury od góry przy jednolitym oświetleniu, no to wygląda to, powiedzmy, że dość podobnie, więc zależy tak naprawdę od ujęcia. Natomiast nie da się ukryć, że czcionka jest zupełnie inna. Zobaczcie tutaj tą czcionkę w klawiaturze Modicomu, jakie są wycięcia, jaka jest czcionka. A tak to wygląda w klawiaturze od SPC, zupełnie inaczej. W obu przypadkach mamy bardzo ciekawe nakładki, ponieważ tutaj jest to taki lekko chropowaty plastik. Nakładki są wyprofilowane, natomiast w klawiaturze SPC nakładki też są lekko wyprofilowane, ale są one jeszcze pokryte taką dodatkową warstewką, która po prostu jest bardzo miła w dotyku. Bardzo fajnie się z tej klawiatury korzysta. Natomiast mamy zupełnie inne układy, jeśli chodzi o klawisze. Tutaj mamy długi backspace, dwa długie shifty, ale mały enter, a tutaj mamy długi backspace, długi shift tutaj,
ale już mamy krótki shift tutaj, ale za to duży enter. I też to pokrętło multimedialne, jakby nie było, jest tutaj sporym plusem. W zupełnie innych miejscach mamy kontrolki, bo w Modecomie mamy tutaj, a w SPC tutaj. Obie klawiatury mają także funkcje multimedialne, z tym, że w klawiaturze Modecomu nie są one tutaj po prostu opisane, są opisane, ale w instrukcji. A tutaj mamy wyraźne nadruki, co jest do czego. Różnica jest także w obudowach. Tutaj mamy tego typu aluminiową obudowę, która jest taka troszeczkę pościnana, a w SPC też mamy aluminium, ale takie po prostu pomalowane na czarno. I tutaj takie zdjęcie z logo SPC Gear. Stabilizatory w klawiaturze Modecomu wyglądają tak. I mamy czerwone PCB pod spodem. I takie same stabilizatory, ale PCB mamy niebieskie. Natomiast jeśli spojrzymy od spodu, mamy dwa zupełnie inne światy. Modecom postawił na totalną prostotę. Nie mamy nic poza taką naklejką. Mamy dwie gumki. Mamy jednostopniowe gumowane podwyższenia. I gumki tutaj i przewód, który nie wychodzi tak do końca centralnie, ale jest odłączany. Jest to przewód USB typu C. Z tego co się dowiedziałem, ten przewód został w nowej edycji wzmocniony, żeby zapobiec wyrwaniu przypadkowemu. Trzyma się to tutaj bardzo dobrze i działa dobrze. I poza tym pokrętełkiem wielofunkcyjnym, bardzo fajnym elementem tej klawiatury jest także port USB. Czyli możemy sobie coś po prostu do klawiatury podpiąć, czy jakieś słuchawki, czy jakiś pendrive, cokolwiek. Bardzo przydatna rzecz, mała rzecz, a cieszy. Naprawdę mocny plus za ten porcik. I tak jak u Modecomu nie było absolutnie nic z tyłu, to SPC nam tutaj funduje takie dzieło sztuki. Jest takie wielkie logo SPC. Mamy też tutaj naklejkę i mamy mnóstwo trójkącików. Bardzo fajnie to wygląda, chociaż od tyłu klawiatury za często chyba nikt nie ogląda. Mamy przewód, który też jest tutaj odłączany. Też jest to USB typu C i możemy go poprowadzić centralnie albo jednym z tych dwóch miejsc. Mamy także gumki tutaj i tutaj, ale podwyższenia mamy gumowe, ale za to dwa rodzaje. Wysokie podwyższenie i niskie. Tak więc do wyboru. I tutaj przewód trzyma się bardzo solidnie. Też jest to USB typu C, ale jak widzicie, ten przewód ma wypustkę, która tutaj w specjalne miejsce trafia. Że jak to wszystko już tam się zadomowi, to wyrwać ten przewód to jest naprawdę mistrzostwo świata. No i mamy też pod ręką key puller, czyli narzędzie do zdejmowania nakładek. Więc tam mieliśmy pokrętło, mieliśmy przydatny port USB, a tutaj mamy możliwość poprowadzenia przewodu trzema miejscami i mamy pod ręką key puller oraz dwustopniowe podwyższenia. Biorąc pod uwagę, że sama klawiatura tyłem jest wyższa, takie podwyższenie sprawia, że po prostu ta klawiatura jest dużo wyżej uniesiona niż ta. Obie te klawiatury także mają świetny anti-ghosting. Pamiętajcie, że obszerne recenzje każdej z nich są na kanale, też Wam wrzucam linki. Natomiast pewnie jesteście ciekawi, tu mamy Brownie, tu mamy Brownie, czy są jakieś różnice. Tak brzmią Gaterony w wersji Brown. A tak Keyle w wersji Brown. Moim zdaniem tutaj ten klawisz stawia trochę większy opór, troszkę tak bardziej odbija. Tutaj odbywa się to lżej, więc teoretycznie tu Browny, a w praktyce działają troszeczkę inaczej. A tak wyglądają z bliska nakładki. Też niby podobne, ale jednak jak dotkniemy, to troszeczkę się różnią. Ta jest taka bardziej plastikowa, chropowata, a ta jest jakby pokryta taką gumowaną warstewką i jest bardziej przyjemna w dotyku. Tak więc załóżmy teraz, że obie te klawiatury mamy w jakiejś promocji w sklepie dokładnie w tej samej cenie. Powiem Wam, że wybór jest naprawdę trudny, ponieważ obie są rewelacyjne, obie mają swoje mocne strony. Chociażby tutaj przyjemniejsze nakładki, długi shift tutaj, bardzo jasne i soczyste LEDy, no i też te aspekty, o których mówiłem z tyłu, chociażby dwustopniowe podwyższenia, klawiatura wyżej uniesiona, chyba że akurat wolicie klawiaturę niżej uniesioną, to też jest to zrozumiałe i mamy tutaj Keyle, czyli dobre przełączniki. Natomiast tutaj mamy nakładki takie bardziej plastikowe, mamy też skrócony ten shift, gdzie ja osobiście wolę już ten mały enterek, ale długi shift, ale zdania są oczywiście podzielone. Nie mamy też oznaczeń na multimediach, pomimo że one tutaj są, ale mamy praktyczne pokrętełko. Mamy też jasne i soczyste LEDy, bardzo ładne, chociaż może nie aż tak soczyste jak tutaj. Mamy także mega przydatny port USB.
i mamy tutaj gaterony, które według wielu zwolenników przełączników mechanicznych zostawiają inne rodzaje przełączników w tyle. Tak więc, jak widzicie, obie klawiatury mają zestaw naprawdę mocnych cech przemawiających za zakupem właśnie tego modelu, więc można powiedzieć prosto i krótko, że są to naprawdę godni siebie przeciwnicy. Sam jak miałbym wybierać, naprawdę byłoby mi ciężko, ponieważ obie te klawiatury w swoim segmencie cenowym są po prostu genialne i obie mogę Wam naprawdę z czystym sumieniem polecić. Czy wybierzecie tą, będzie Wam się mega dobrze użytkowało, pracowało, grało, co najważniejsze. Po to też robię takie porównania, żebyście mieli świadomość. Może wezmę Modecom, ale nie lubię krótkiego shifta. No to może wezmę SPC, ale znowu przydałby mi się port USB w klawiaturze. Więc sobie sami rozsądźcie, czy pokrętło, port są ważniejsze niż mały shift do grania, czy jednak wybieracie dużego shifta, ale mniej takich udogodnień zewnętrznych w klawiaturze. To już pozostawiam Wam. Ja zrobiłem swoje, pokazałem Wam te klawiatury bardzo dokładnie. Mam nadzieję, że ten film docenicie, że się Wam przyda i że będzie odpowiednio dużo pod filmem łapek w górę, komentarzy i że będziecie subskrybować mój kanał. No dobrze, jak widzieliście, to ciężko by było wybrać zdecydowanego faworyta, ponieważ obie klawiatury mają swój taki mocny zestaw atutów. Ja Wam pokazałem bardzo szczegółowo, w których miejscach są podobne, w których się znacznie różnią. Różnią się też oczywiście przełącznikami, ponieważ mamy Gaterony kontra Keyle. Natomiast pamiętajcie, że dokładne ceny tych klawiatur macie w linku w opisie filmu. Warto sprawdzić, czy jest jakaś promocja na te klawiatury. Jak klikniecie, rozwinie Wam się lista sklepów i będziecie wiedzieć. Tak więc mam nadzieję, że filmik się spodobał i się Wam przydał. Jeśli chcecie wspomóc mój kanał, no to będę za to wdzięczny. Wystarczy zostawiać dużo łapek w górę, koniecznie zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oglądać kolejne moje filmy. Tak więc dziękuję Wam na dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć!